I tak też się stało. Któż tam wyjdzie na prowadzenie ostro? Osa poszła i ona jest na froncie. Koło osy trzyma się Cecylia. Osa Cecylia. Saba Mira przesuwa się na drugie miejsce. Na czwartej pozycji plasuje się Dalma i w niewielkim odstępie za stawką Ceheja oraz Supra. Osa na czele. Osa Saba Mira. Osa Saba Mira. Dalmina. Dalma. Osa Saba Mira. Dalma. Cecylia. Osa Saba Mira. Dalma. Cecylia wchodzą w zakręt. Osa na prowadzeniu przy wewnętrznej Saba Mira, za Saba Mirą Dalma, od zewnętrznej Cecylia, w niewielkim odstępie Supra i jeszcze za Suprą Ceheja. Wciąż na czele galopuje Osa. Osa, Saba Mira, Dalma, bardzo mocno wysyłana już Cecylia, traci kontakt z tą trójką klaczy. Za Cecylią w odstępie Supra i na samym końcu w jeszcze większym odstępie Ceheja. I za moment wyjście na prostą finiszową. Osa posyłana w ręku Saba Mira, a za Saba Mirą w ręku Dalma. I mamy prostą finiszową. Ruszyła do boju Saba Mira. Saba Mira, ale pole ma, ale swobodnie galopuje Dalma. Saba Mira wysyłana, Dalma w ręku. Dalma, Saba Mira, 300 metrów do celownika. Dalma w ręku, Saba Mira wysyłana. Dalma, Saba Mira, Dalma, Saba Mira, 200 metrów do celownika. Dalma i Saba Mira z ogromną przewagą nad resztą. Dalma nieruszona, wygrywa gonitwę. Za nią Saba Mira, na trzecie miejsce finiszuje Supra. Czwarta Osa, piąta Cecylia i szósta Ceheja.